jestem taki napompowany, że nie wiem, czy to dobry pomysł pić kawę, ale dzisiaj zabieram Was do niesamowitego miejsca. Miejsca, które dla mnie osobiście wiele znaczy. Jest to miejsce, w którym pierwszy raz zrobiłem samodzielny wypad na wakacje. Oczywiście no nie sam, tylko z ekipą. Wiadomo, jak to się odbywa. I poza tym jest to miejsce, w którym poznałem moją miłość. Tak jest. W którym poznałem dziewczynę, z którą jestem do dzisiaj. Dlatego jest to dla mnie miejsce szczególne i chcę Wam pokazać, co tam jest. Witajcie w Krynicy Morskiej. Chyba jednak napiję się kawy. To zawsze dobry pomysł. Hej, jesteśmy w końcu na plaży w Krynicy. Generalnie jest bardzo ładna. Jest czysta, jest codziennie sprzątane. Są tu toalety, są wypożyczalnie sprzętu pływającego. Generalnie wszystko, co jest potrzebne do plażowania i rozrywki. Minus? Są tłumy. Ale nie wszystkim to przeszkadza. Niektórzy po prostu lubią tak plażować, lubią towarzystwo. I to jest też fajne. Wieczorem plaże są prawie puste. Spacerują tylko rodziny z dziećmi albo pary, które być może tutaj się poznały. Najlepsze jest to, że na tej właśnie plaży, w tym dokładnie miejscu, poznałem moją żonę. Było to tak dawno temu. Powiem Wam, że to jest historia niesamowita. 10 lat po tym spotkaniu, ponad 10 lat, nie byliśmy ze sobą. I wszystko na niebie i ziemi wskazywało na to, że nigdy nie będziemy. Ale ja wiedziałem, że to była miłość mojego życia, jest miłość mojego życia i właśnie Krynicy Morskiej to zawdzięczam. I tak się zaczęła historia, która trwa do dziś. Jedna z najbardziej niesamowitych historii w moim życiu. Pokażę Wam coś. O tej porze jest po prostu niesamowicie. A. Zobacz na mnie. Tylko poprawię. O tak, o to chodzi. Widzisz to? Tak wygląda zachód słońca w Krynicy. Jest absolutnie fenomenalny. Będąc w Krynicy Morskiej, musiałem tu po prostu zajechać. Jak wiecie, lubię aktywnie spędzać czas, a to jest jedno z najlepszych miejsc tutaj, żeby to zrobić. Jesteśmy w bazie Windsport i tutaj będziemy próbować dla mnie czegoś nowego, a mianowicie windsurfingu. Jedziemy! Cześć! Witam. Jak się masz? Bardzo dobrze. To jest Patryk? Patrycjusz. Powiedz mi, co tutaj fajnego robicie? Najfajniejszą rzecz na świecie w zasadzie. Pływamy sobie od rana do wieczora na windsurfingu. Pasja od dziecka przeradza się w pracę. Okej, jesteście w Krynicy Morskiej. Jest to dosyć takie miejsce, gdzie przyjeżdża dużo turystów. Powiedz mi, a kto Was odwiedza? W zasadzie od 5 roku życia dzieci uczymy. Mamy sprzęt odpowiedni, żeby takie dziecko weszło na wodę, czuło się bezpiecznie i poradziło sobie z żaglem i z wiatrem, jeśli jest zbyt duży. Deski również mamy od najmniejszych do największych. Przystosowane do możliwości każdego, ponieważ do windsurfingu w zasadzie wystarczą chęci i minimum sprawności fizycznej jakiejkolwiek, żeby wejść na deskę, wyciągnąć żagiel i spróbować wybrać, żeby deska popłynęła. Słyszałem, że obsługujecie też duże grupy, kolonie? Przyjeżdżają do nas niekiedy grupy
40-osobowe, oczywiście są podzielone na mniejsze 10-15-osobowe zespoły. Dobra, słyszałem niezłą historię o waszym najstarszym kursancie. Możesz mi trochę więcej o tym powiedzieć? Zgadza się, w zeszłym roku przyszedł do nas starszy pan, pochwalił się, że ma 73 lata, chce spróbować na windsurfingu tylko po to, żeby zmotywować swoje 7-letnie wnuki. A to jest rewelacyjna historia, naprawdę szacun dla tego pana, to co on zrobił. Daliście radę go wyszkolić, pływa na desce? Jasne, troszeczkę zajęło mu to dłużej, ale robi na wodzie wszystko to co inni. Wow, to co się tutaj działo było niesamowite absolutnie. Pierwszy raz w życiu pływałem na desce windsurfingowej i ci goście naprawdę wiedzą jak nauczyć kogoś, kto jest zupełnie zielony. Praktycznie każdy, absolutnie każdy może tu przyjść i nauczyć się pływać na desce od kogoś, kto ma 5 lat, bo tak jak słyszeliście 75 lat. Każdy absolutnie może się tego nauczyć. Warunki tutaj do nauki są świetne, ponieważ jest płytko, bezpiecznie, wiatr zwykle jest odpowiedni do nauki, ale potrafi też powiać. Ci goście mają sprzęt praktycznie na każdą okazję i dla osób, które chcą się nauczyć pływać od zera oraz dla tych osób, które już pływają, chcą sobie wypożyczyć sprzęt i popływać po zalewie. Co wam powiem, a czego jeszcze nie wiedziałem, woda tutaj jest niesamowicie ciepła, co jest zupełnym kontrastem od Morza Bałtyckiego. Pływanie na windsurfingu jest niesamowicie przyjemne. Koniecznie polecam wam to miejsce z własnego doświadczenia. Sami musicie tego spróbować. Właśnie trafiłem na fajną rzecz. To jest pensjonat Resident. Jest on tuż obok głównego deptaku Krynicy Morskiej. Ale najfajniejsza rzecz, jeżeli chodzi o to miejsce, znajduje się tuż przed hotelem. Widzicie te kolorowe plamki? Aha. Zobaczcie co tu jest. Bo tutaj właśnie można sobie tym pojeździć. To co jest najfajniejszą rzeczą w Krynicy Morskiej? Pewnie dla każdego coś innego. Rzecz w tym, że tutaj możesz to znaleźć. Czy to będzie nocne życie Krynicy Morskiej, czy też aktywnie spędzony czas na sportach wodnych, czy po prostu spokojny plażing, a może kąpiel w zimnym morzu, a może kąpiel w ciepłej zatoce. Dam wam teraz protip na temat Krynicy Morskiej. Jeżeli jest zimno i wieje nad morzem, wieje wiatr z północy, to zasuwajcie na drugą stronę. Tam, jeżeli tylko dobrze poszukacie, możecie znaleźć spokojną plażę, na której fajnie spędzicie czas. Generalnie Krynica Morska jest po prostu ładna. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Nieważne, czy przyjeżdżasz tutaj z dziećmi, czy bierasz się na łono natury, bo jeżeli tylko wyjedziesz z Krynicy, to trafisz na niesamowite okoliczności przyrody. Mówimy o krajobrazowym parku Mierzeja Wiślana. Są tutaj miejsca o wyglądzie
absolutnie epicki. Jeżeli chodzi o bazę noclegową Krynicy Murskiej, naprawdę znajdziecie tutaj wszystko. Pola namiotowe, domki, hotele różnej kategorii. Dla każdego coś dobrego. Więc na pewno znajdziesz coś dla siebie, jeżeli chodzi o Krynicę Morską. Poza tym to jest miejsce, w którym rzeczywiście ludziom zdarzają się wyjątkowe rzeczy. I sam jestem tego przykładem, więc nie zaprzeczaj. Jeżeli tylko tutaj przyjedziesz, gwarantuję niezapomniane przeżycia. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Krynicy Morskiej. Nigdy nie wiadomo. Piszcie w komentarzach, co jeszcze znaleźliście fajnego w Krynicy Morskiej. A może znacie jakieś inne ciekawe miejsce, które chcielibyście, żebym pokazał. Zapraszam do Krynicy Morskiej. Cześć!